Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z MotoGP. Dzisiaj, moi drodzy, rozpocznijmy sobie, jak widzicie, kolejny wyścig z serii Moto2. Będzie to Islandia, tak więc kolejny znakomity już wyścig. Miejmy nadzieję, że wyścig będzie bardziej przyczepny niż pozostałe. Będzie to na pewno ciężki wyścig, ale mam nadzieję, że wyścig pozwalający nam wskoczyć troszeczkę wyżej. Będzie to Australia. Boże, pomyliły mi się w ogóle kraje i flagi, ale nieważne. Kwalifikacje. Tak więc, moi drodzy, znajdujemy się w Australii. Grand Prix, kwalifikacje, tor MotoGP oczywiście. Tor, który nie jest mi jakoś mocno znany. Chciałbym jak najbardziej zobaczyć, jak on się prezentuje, jak on wygląda. No i rozpoczniemy sobie oczywiście sesję kwalifikacyjną. Tak więc, moi drodzy, zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczymy sobie informacje o sesji, wszystko jest w porządku. Przejdźmy sobie od razu na tor naszym motocyklem, który jest już wymaksowany całkowicie. Nie da się już nic z nim zrobić. Miejmy nadzieję, że będzie to przede wszystkim dla nas udana rywalizacja. Udana rywalizacja oczywiście, jeżeli chodzi o klasę Moto2. Tak więc, moi drodzy, rozpoczniemy za chwileczkę pierwsze okrążenia. W ogóle całkowicie inny styl jazdy niż formuła. Czasami jest ciężko się po prostu przestawić, ale postaram się dla was pojechać jak najlepiej. Pierwszy wypadek już na samym początku. Niestety. Będziemy musieli pojechać jeszcze jedno szybkie okrążenie kwalifikacyjne. No ale postaramy się tutaj oczywiście o to jak najmocniej. Więc nie jest to proste. Tak więc pierwsza wywrotka już na samym początku. Trzeba przede wszystkim dohamowywać trochę wcześniej. Kolejny wyjazd poza tor. Kompletnie nie jestem przyzwyczajony do tego stylu jazdy. Do takiej jazdy właśnie w kategorii MotoGP długo nie jeździłem, bo prawie 2 tygodnie, moi drodzy, w MotoGP nie jechałem. Jeszcze trochę przed oczywiście wakacjami, które miałem od 12 do 19. No i myślę, że tutaj na pewno dużo jeszcze brakuje, aby jednak pojechać jakoś rewelacyjnie. Tak więc, moi drodzy, no będziemy musieli się mocno starać pojechać jak najlepiej. Ale będzie to ciężkie, ponieważ pamiętajmy o tym, że jest to nowy tor. Dla mnie, ja tutaj kompletnie nie potrafię jeździć. Jest to dla mnie dosyć ciężkie. No i pierwsze te tutaj okrążenia będą okrążeniami takimi początkującymi, pierwszymi, takimi, o których nie wiem zbyt dużo. Rozpoczniemy sobie oczywiście kolejne okrążenie. Pakiet danych zdobyty, aczkolwiek nie jest to pakiet, który ja wykorzystam, ponieważ jak doskonale już wiecie, kolejne uderzenie, nie mogłem już nic zrobić. No kompletnie nic nie mogłem zrobić, moi drodzy, nie, tak nie róbmy. Powrót do pit stopu. Pasowałoby naprawić motocykl. Przejdziemy sobie jeszcze raz na tor. No i mam nadzieję, że będzie to dużo lepsze okrążenie, że przede wszystkim będę miał czysty tor. Chociaż widzimy, że tam ktoś wyjeżdża, tak więc mam nadzieję, że nie będzie tutaj za dużo motocykli. No i rozpoczynamy pierwsze okrążenie. Mam nadzieję, że będzie to okrążenie, które da nam dobry czas. Zobaczmy. Pierwsze. Aj, blisko było, bardzo blisko. No trzeba się skupić na tym, aby jednak tą pozycję poprawić, aby poprawić ten czas, który no nie jest chyba jednak najlepszy. Miejmy nadzieję, że uda mi się cokolwiek z tym zrobić. Czy dostaniemy jakieś propozycje od MotoGP? Jeżeli tak, to jak najbardziej będę chciał z nich skorzystać. Moi drodzy, kolejny już odcinek MotoGP. Jest to odcinek, który na pewno nie jest odcinkiem. A i wyjazd na szeroko. No po raz kolejny. Bardzo ciężko! Ależ niesamowity w ogóle ten weekend wyścigowy. Wywrotek niesamowicie dużo. Jest West przed nami. No niezwykle zapowiada się ciężko podczas właśnie tych tutaj, podczas tego wyścigu w Australii. Niezwykle ciężka sesja kwalifikacyjna. Musimy pojechać jeszcze jedno szybkie okrążenie. Teraz już skupię się
na maksa, aby jednak pojechać dużo, dużo szybciej i przede wszystkim dohamowywać do zakrętów dużo, dużo lepiej. To jest mój główny cel, chociaż tutaj bardzo ciężko jest wbić się i myślę, że to będzie bardzo trudne, aby wbić się tutaj jakoś wysoko w kwalifikacjach. W wyścigu także nie będzie to zbyt łatwe. Tor, którego nie lubię chyba już, bo naprawdę jeździ mi się bardzo ciężko. Nie jest to mój ulubiony tor, aczkolwiek no tor na pewno nie jest jakiś mega, mega wymagający. Tutaj nie ma jakichś mega ciężkich sekcji zakrętów, ale postarajmy się pojechać jeszcze lepiej. No gdyby 6 sekund szybciej było, byłoby naprawdę znakomicie. Pierwszy zakręt to hamowanie. Tutaj naprawdę trzeba się mocno, mocno skupić. Pierwsze kontakty, jest West Contact. Widzimy, że właśnie nawet komputer nie jest w stanie tutaj nic zrobić. Więc moi drodzy, no musimy uzbroić się w taką cierpliwość i spokojnie, spokojnie jechać do końca tego okrążenia. Jest już dużo, dużo lepiej, bez żadnego kontaktu, bez żadnej kolizji. Naprawdę jedziemy całkiem dobrze. Zobaczymy, jak będzie kolejny sektor do hamowania, dosyć mocne do tego prawego zakrętu. Tutaj naprawdę trzeba się mocno skupić. Wyjeżdżamy troszeczkę za szeroko, ale dajemy sobie nawet nieźle radę. Kolejny lewy zakręt do hamowania. No trzymajmy się teraz tutaj tego toru jak lep na muchy. Tak więc jedźmy sobie dalej. Sekunda, gorszy czas, ale nie jest tak źle, nie było żadnej wywrotki, nie było żadnego szerokiego wyjazdu. Jest naprawdę całkiem, całkiem nieźle. To hamowanie tego lewego zakrętu bardzo trudne, za chwileczkę ciężki prawy, bardzo ciasny, bardzo, bardzo szybki. Patrząc na prędkość, około 100 km na wjeździe, więc naprawdę jest bardzo, bardzo wysoka prędkość. Lewy zakręt, wyjedziemy na kawałeczek prostej, czy uda się na pewnym gazie? Tak jest. I zobaczmy kolejny lewy zakręt. Tutaj naprawdę trzeba się już mocno, mocno skupić na tym czasie okrążenia. Na pewno będzie lepsza pozycja, niż jest teraz, więc nie ma się co za bardzo stresować. Będzie pozycja w pierwszej piątce, 11 pozycja. To jest pozycja całkiem niezła, aczkolwiek brakuje trochę tutaj jednak tej tej szybkości przede wszystkim. To hamowanie tego lewego zakrętu tutaj bardzo ciężkie, ale dajemy sobie nawet nieźle radę. Zobaczmy, cały czas jedziemy naprawdę dobrym tempem. Pierwszy sektor jest w naszym wykonaniu rewelacyjny, około 30 sekundy lepszy czas od całej czołówki, więc naprawdę jedziemy bardzo dobrze. No i do hamowania tego prawego zakrętu trzeba się tutaj mocno skupić na tym, aby nie wyjechać za szeroko. No i zobaczmy, jaki będzie międzyczas sektora numer 2. Za chwileczkę powinniśmy się przekonać. Dużo gorzej dohamowuje się oczywiście w MotoGP. Tutaj ciężej jest wyhamować motocykl, niżeli bolid. Jest lepszy czas, więc trzeba się tego trzymać. No i trzeba po prostu uważać. Uważać na tych zawodników jadących. Tutaj naprawdę jest ciężko. Nie ma tutaj aż tak dużej przyczepności. No jednak trzeba się mocno skupić na tym, aby ta prędkość była w zakrętach dużo, dużo wyższa. Do hamowania tego prawego zakrętu, zobaczmy, jest całkiem niezłe wyjście, jest rekord, tak więc naprawdę jedziemy bardzo, bardzo dobrze. Lewy zakręt, mam nadzieję, że będzie to kolejny bardzo dobry zakręt w naszym wykonaniu. Zobaczmy, jest sporo, sporo szybciej od Westa, który jedzie przed nami, wyjście jest praktycznie idealne. No i zobaczmy, czy uda się osiągnąć lepszy rezultat. Trzecia pozycja, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No i przewinmy, okej, naprawiamy motocykl, kwalifikacje F4, mijają sobie kwalifikacje, trzecia pozycja, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Można się z tego oczywiście bardzo mocno cieszyć, super wynik. Zarco, Lowe's, Bert, Rabat, Rins, Folger, to jest pierwsza szóstka, nie zdążę przeczytać wszystkich nazwisk, mam nadzieję, że spokojnie dajecie sobie z tym radę. No i za chwileczkę rozpoczniemy wyścig, moi drodzy, w Australii.
Australian Grand Prix. No i moi drodzy, miejmy nadzieję, że będzie to 7 mega fascynujących okrążeń. Pozycja trzecia, tak więc startujemy i na trzeciej pozycji się teraz znajdujemy. Lowes i Zarco przed nami na pierwszych dwóch miejscach. Znakomity start także właśnie polskiego zawodnika. Pierwszy zakręt będzie bardzo emocjonujący. Zobaczmy, wciskamy się tutaj. Jest całkiem nieźle. Wyjeżdżają zawodnicy troszeczkę za szeroko, ale udaje się Zarco jednak na pozycji numer 1. My na drugim miejscu bardzo dobrze zyskujemy. Lowes stracił pozycję na rzecz właśnie polskiego zawodnika. Lewy zakręt, tutaj naprawdę można się zbliżyć, ale także stracić pozycję. Jest Lowes przed nami jednak. Udaje mu się ta sztuka, to hamowanie. Opóźniamy. Delikatnie przesadziliśmy. Pozycja piąta, a więc jednak nie jest tak dobrze. Rins przed nami zdążył nas wyprzedzić. Udała mu się sztuka wyprzedzenia. Rabat także na pozycji numer 3 wskakuje na podium. Rabat, a Rins czwarty. Piąty jest Bert, pierwszy jest Lowes, drugi jest Zarco. Albo odwrotnie, nie jestem wam teraz w stanie powiedzieć, ponieważ nie widzę. Zobaczmy, Lowes jednak drugi, Zarco pierwszy. Prowadzi Zarco w tym wyścigu praktycznie od samego początku. No i do hamowania tego prawego zakrętu. Tutaj troszkę za szeroko zawodnicy. Jest pozycja która? Czy uda się wyprzedzić jakiegoś kierowcę? Rins bardzo blisko. Piąta pozycja, Rins czwarty. Z tyłu także bardzo blisko cała stawka. No i widzimy, że tutaj pełen gaz, pełna mobilizacja. Naprawdę jedziemy całkiem dany wyścig. Trzeba tylko teraz zachować się spokój wewnętrzny. No i przede wszystkim dobrą dyspozycję. 1:36.500 to jest czas rekordowy Zarco. Na tym czasie nie można zaprzestać, musimy jechać jeszcze szybciej. Trzeba po prostu pogodzić się z tym, że jesteśmy na piątej pozycji, że straciliśmy trzecie pozycje w sesji kwalifikacyjnej. Zobaczmy, troszeczkę za szeroko, ale teraz wyjazd dużo szybszy w naszym wykonaniu. Jednak Rins przed nami. Wydawało się, że w pewnym momencie odpuści, ale jednak jest przed nami. Lewy zakręt, moi drodzy, bardzo dobrze to wygląda, to hamowanie. No tutaj widzimy bardzo ciasno. Jest prawy zakręt, czy uda się być przed Rinsem? Piękna walka koło w koło, tak jest, przed Rinsem jest Bert, więc znakomicie. Lewy zakręt, tutaj widzimy, że cały czas Bert jest od wewnętrznej, blokuje zawodnika z tyłu, tak więc jesteśmy już jedno oczko wyżej, chociaż teraz delikatny kontakt, bardzo niebezpiecznie to wyglądało. Prawy zakręt, bardzo blisko tych tarek, znakomicie jedzie polski zawodnik. Dohamowanie, lewy zakręt, kolejny prawy, bardzo ciężki, z dohamowaniem z górki. No trzeba się skupić tutaj na tym, aby utrzymać pozycję. Jest bardzo ciasno, jest pozycja numer 2, a więc pięknie to zrobił polski zawodnik. No muszę przyznać, że jedziemy naprawdę znakomicie. Moi drodzy, pozycja numer 2 to pozycja bardzo wysoka i tutaj te propozycje MotoGP są jak najbardziej możliwe, nawet po tym wyścigu, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Trzecie okrążenie tego wyścigu, czy będzie rekord okrążenia. Jednak Zarco, chociaż my chyba troszeczkę lepszy czas, Bert jest całkiem nieźle, Zarco troszeczkę szybszy w sektorze numer 1. Widzimy tutaj cały czas informacje, które podaje nam nasz inżynier. Cały czas bardzo dobrze to wszystko wygląda. Lewy zakręt, bardzo duże przeciążenie, około 3G. No i zobaczmy, jedźmy dalej. Jest blisko Rabat, pół sekundy. A my naprawdę tutaj jedziemy cały czas bardzo szybko. Dohamowanie. Trzeba uważać, jest za szeroko, bardzo szeroko jedzie. Jedzie polski zawodnik i jest uślizg. Niestety tracimy kolejne pozycje, a więc błąd, moi drodzy. Jest to błąd na najwyższym poziomie trudności, jest to spowodowane od razu utratą wielu pozycji. Przed nami jest Corsi, więc to jest, moi drodzy, tutaj jeszcze, no niestety, taki błąd, który musimy poprawić. Jest już kilka pozycji zyskanych, dużo szybciej jedzie Bert od Simona, który jedzie przed nami. Jest jeszcze szansa na wyższe pozycje, ale musimy się mocno o to postarać. Jest dohamowanie, tutaj widzimy bardzo agresywnie jadą zawodnicy. Udaje się zyskać kolejną pozycję, z czego się bardzo mocno cieszę, ale niestety błąd na dohamowaniu, z którym mieliśmy zawsze problem. Więc muszę na kolejnych okrążeniach po prostu uważać i przede wszystkim liczyć się z tym, że trzeba dohamować dużo wcześniej. Zarco pierwszy prowadzi, drugi jest Lowes, Rabat i Lutti. Rins piąty, Folger szósty,
Kallio jest siódmy, moi drodzy. Pierwszy zakręt do hamowaniem, bardzo ciężkie. No i przede wszystkim wymagający tor dla jednak dla motocykla. Tutaj trzeba uważać, trzeba się skupić, bo opony cierpią i to bardzo, bardzo mocno, bardzo dużo takich szybkich dohamowań, bardzo dużo zakrętów, niezwykle takich ciężkich, z dużymi przeciążeniami i takich dosyć agresywnych dohamowań, które powodują jednak zniszczenie tej najbardziej przedniej opony dohamowań tego prawego zakrętu. Teraz było całkiem nieźle, chociaż także minimalnie przesadziłem. Ewidentnie jest tutaj coś nie tak z dohamowaniem tego motocyklu. Pasowałoby, było troszeczkę większe. Przed nami jest Simon i Cortese, tak więc za dwaj zawodnicy, którymi będziemy chcieli się jeszcze uporać. Prawy zakręt, delikatnie wyjeżdżam za szeroko, zobaczmy dohamowanie. No tutaj nie możemy tak tego robić, nie możemy tak jechać, to jest pewne, że wtedy stracimy pozycję. No i kolejny błąd, Simon przed nami, trzeba uważać. Tak więc, moi drodzy, bardzo trudny jest to wyścig. Trzeba się skupić na tym, aby jednak utrzymać w miarę wysoką pozycję, ponieważ tych błędów się nie ustrzegliśmy. Tak więc jest pozycja 12 na 31, nie jest źle, choć mogło być lepiej oczywiście. Miejmy nadzieję, że nie stracimy już więcej pozycji, że wykorzystamy jakieś tam błędy drobne rywali, że przede wszystkim będziemy wyżej w klasyfikacji generalnej, bo to jest dla nas najważniejsze. Prawy zakręt, bardzo, bardzo szybki, zobaczmy, jedziemy perfekcyjnie, od bandy do bandy, od tarki do tarki, od koła do koła praktycznie. Jest lewy zakręt, przed nami jest Simon, z tyłu jest Simon, przed nami Simon, czyżby dwaj bracia? Chyba nie, albo mi się coś pomyliło. Simon jest teraz przed nami na pozycji 12, a przed nami jest, no nie wiem, czy nam to pokaże, realizator, znakomicie, zobaczmy, przed nami jest... Aj! Kolejny uślizg! No, to właśnie było to dohamowanie, gdzie mieliśmy tyle problemów. To było to dohamowanie, gdzie mieliśmy po prostu potężne problemy z utrzymaniem motocykla w torze jazdy. No, bardzo, bardzo ciężki wyścig, bardzo ciężki weekend wyścigowy. To jest koniec marzeń polskiego zawodnika o wysokiej pozycji w tym wyścigu, chociaż tutaj się wciskamy po raz kolejny. No, musimy się tutaj skupić na tym, aby jednak być troszkę wyżej. 16 pozycja, jest wiele tutaj możliwości wyprzedzania jak najbardziej, ale ogólnie rzecz biorąc bardzo ciężko jest cokolwiek ugrać na Kagami przed nami. Tutaj widzimy cały czas zawodników jadących bardzo szybko i tutaj naprawdę nie ma większych szans, żeby ich wyprzedzić. No ale się postaramy. Lewy zakręt, ciasno przechodzimy. Wyjeżdżamy na prostą, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie jest prosto, muszę przyznać, nie jest prosto, ale się staram, naprawdę staram się, chociaż te zakręty, które wchodziłem, są po prostu bardzo trudne i tak naprawdę bardzo mało przyczepności. Prawy zakręt szybki, niezwykle szybki, około 200 na wyjściu kilometrów na godzinę. Corsi przed nami, tak więc widzimy walkę cały czas. Zobaczymy, jak będzie wyglądać końcówka tego jakże ciężkiego australijskiego wyścigu. Bardzo duża temperatura w ogóle. Wciskamy się, zobaczmy. A i kolejny wyjazd. No Jezus, co tu się dzieje na tym zakręcie? Potężne uderzenia o asfalt i kolejne straty pozycji. No to jest coś niesamowitego. Bardzo dużo problemów w tym sezonie ma polski zawodnik. Trzeba się z tym chyba pogodzić, bo to jest naprawdę niezwykle ciężkie, aby coś tutaj ugrać. Więc, moi drodzy, cały czas walczymy o te pozycje, ale to jest naprawdę niezwykle, niezwykle wymagający obiekt i z takimi umiejętnościami jeszcze nie jesteśmy w stanie nic wielkiego zrobić. Przed nami jest Baldassari z Salom. A my cały czas jesteśmy na pozycji 21, więc pierwsza 20 jak najbardziej możliwa. Ale ogólnie rzecz biorąc jest tutaj bardzo ciężko cokolwiek osiągnąć. Tak więc, moi drodzy, kończymy za chwileczkę ten wyścig, bo jeszcze zostało tylko jedno okrążenie. Więc będzie po prostu niezwykle, niezwykle trudno cokolwiek tutaj ugrać. Ale w kolejnym wyścigu, mam nadzieję, postaramy się pojechać po prostu jak najlepiej. No i przede wszystkim pojechać dużo, dużo pewniej i bezbłędnie, bo to jest najważniejsze.
bez kolejnych błędów, to jest ustrzec się błędów, to jest bardzo istotny wypadek, który jest spowodowany już ewidentnie kontaktem zawodnika, który jechał z tyłu, jest nasz przeciwnik, no musimy go wyprzedzić, nie możemy dać się wyprzedzić naszemu rywalowi głównemu, a więc jedziemy, moi drodzy, 24 pozycja, 23 teraz pozycja będzie chyba, czy nie? Zobaczmy, nasz rywal główny, czyli naszego zespołu, a nie możemy dać się tutaj ograć, bo to byłoby co najmniej śmieszne. Tak więc, moi drodzy, jedziemy teraz po 23 pozycję. Zobaczmy, dużo lepsze wyjście z tego zakrętu. Czy się uda? No, będzie to bardzo istotne. Walka cały czas trwa. Prawy zakręt bez żadnego problemu. Przed nami jest Rossi. No i myślę, że zawodnik, który bez żadnego problemu da się wyprzedzić. Zobaczmy, kolejny lewy zakręt. Dohamowanie do prawego. Będzie lepsza pozycja? Tak jest. Pozycja już niezbyt dobra. A i przestrzelił. No i coś tam się stało, wyjechał za szeroko Rossi, więc jednak boty popełniają błędy, moi drodzy. Koniec wyścigu, Zarco wygrywa, Rabat jest drugi, Lowe's jest trzeci, Rins czwarty. Oj, dużo jeszcze musimy zrobić, aby jednak w tych wyścigach jechać rewelacyjnie na poziomie symulacyjnym, czyli najwyższym, jaki tylko jest możliwe. Opona przednia nie istnieje, no dużo wypadków, dużo tych wszystkich wypadków, niestety. Sporo problemów, sporo wypadków, musimy pogodzić się z taką, a nie inną pozycją. Okej, okay, dostaliśmy jakieś tam oferty, Moto2, MotoGP, czy coś dostaliśmy od MotoGP, szkoda, wielka szkoda, bo nie ma czegoś takiego. Mamy tutaj jakieś inne zespoły, które oczywiście są i chcą, abyśmy z nimi jeździli, ale tak naprawdę powiem wam szczerze i uczciwie, że nie chcę za bardzo jeździć w innym zespole, ponieważ ten już jest wytuningowany na maksa. Chciałbym raczej ofertę od Moto... Oczywiście od MotoGP, to jest na pewno moje marzenie, więc przejdziemy sobie, zostań w obecnym zespole. Tak więc, moi drodzy, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny już wyścig. Będzie to wyścig na torze Sepang, na torze Malezja. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!